Witam Was i pozdrawiam bracia i siostry, goście, przyjaciele, gdziekolwiek jesteście, w Polsce, we Wrocławiu, za granicą. To kolejna niedziela, kiedy możemy się spotkać i jestem Bogu bardzo wdzięczny, że mamy takie możliwości. A dzisiaj sobie uświadomiłem, że to już 10. niedziela, kiedy po prostu widujemy się w ten sposób i można by powiedzieć blisko, ale jakże daleko. Nie jest to coś normalnego. Jeśli chodzi o moje serce, ja ciągle i ciągle tęsknię za tym czasem, kiedy w końcu będziemy mogli się widywać. I sytuacja jest trudna. Mówię to raczej dlatego, żeby Was zachęcić, żeby nie zostało gdzieś w naszych sercach takie poczucie wygodnictwa czy takiego duchowego lenistwa, które by sprawiało, że fajnie i dzisiaj jest kolejna niedziela, zrobiłem sobie herbatkę, kawkę, siedzę właśnie teraz przed telewizorem albo smartfonem. Chcę Was zachęcić, abyśmy naprawdę mogli przeżywać te rozważania, to słuchanie słowa, to wspólne uwielbienie. Jest to niezwykle, niezwykle ważne. Chcę Was powitać dzisiaj takimi słowami, które ciągle i ciągle robią na mnie niesamowite wrażenie, kiedy Jezus mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jezus powiedział: dana mi jest wszelka moc i właśnie w tym imieniu witam Was bardzo serdecznie, w imieniu Jezusa Chrystusa, któremu została dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Ja mówię to dlatego, bo nie wiem, gdzie dzisiaj jesteś. Może akurat dzisiaj przypadkowo oglądasz, włączyłeś, a może, bracie i siostry, jesteś już wiele lat w Chrystusie. Chcę Ci powiedzieć, tam, gdzie jesteś, to jest czas na to, by szukać Boga i być bliżej, póki żyjemy i póki jesteśmy. I zobaczcie, co on dalej mówi. Znacie te słowa. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja, mówi Jezus, będę z wami do końca waszych dni, do skończenia świata. Zaczyna to, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, a kończy: będę z wami do samego końca. Czy to nie wspaniałe? Dlatego dzisiaj tak Was proszę i zachęcam, żebyśmy mogli brać czynny udział w tym naszym spotkaniu, nabożeństwie, w tych modlitwach. Zapraszam do wspólnego uwielbienia. Dzisiaj uwielbienie. Na uwielbienie zapraszam Was do Tomka, do domu. Przeżyjmy to, oddajmy świętemu, wszechmogącemu Bogu należytą cześć i chwałę. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was serdecznie u nas w chacie. Dzisiaj w trochę szerszym gronie przyjaciół. Mateusz na klawiszach, Przemek na kachonie, ja na gitarze i nasza Marysia będzie pomagała nam w uwielbieniu swoim pięknym głosem. Chcę Was zachęcić dzisiaj do tego, żebyście razem z nami radowali się. Mamy dzisiaj dzień, kiedy jesteśmy oddzielni dla Pana Boga. To jest dzisiaj Jego dzień. I zachęcam Was do tego i nas też bardzo mocno do tego, żebyśmy dzisiaj razem spotkali się i podziękowali Mu, bo mamy za co dziękować. Pomodlę się krótko. Panie, dziękujemy Ci bardzo za to, że jesteś z nami, że jesteś naszym Bogiem. Dziękujemy Ci za to, że bez względu na czas, w jakim się znajdujemy, Ty idziesz przed nami i Panie, torujesz nam drogę. Chcemy Ci dziękować za wszystko, co dostajemy od Ciebie. Za Twoją łaskę, za Twoją dobroć. Modlę się, Panie, za każdego człowieka i każde serce, które dzisiaj uczestniczy w tym uwielbieniu, Panie. Daj nam Duchu Święty, takiego nowego poznania, nowej wrażliwości, Panie, i nowej wdzięczności, bo Ty jesteś bardzo dobry, Panie. Wejdę do Jego bram z dziękczynieniem w sercu swym. To jest dzień, który sprawił Pan. Wciąż cieszę się.
że to jest dzień, który sprawił Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Halleluja. Ci, którzy Jahwe ufają. Raz, dwa, trzy, jedynemu świętemu Bogu niech będzie wszelka cześć i chwała. Ja również, jak każdego dnia dziękuję Tobie, święty wszechmogący Boże, za moje zbawienie, za życie wieczne, za przebaczenie grzechów. I tak jak powiedziałem na początku, gdziekolwiek dzisiaj jesteś, pamiętaj, że święty wszechmogący Bóg posłał swojego Syna na świat właśnie po to, aby nas w Nim ubłogosławić. Nie tylko zbawić i darować nam życie wieczne, ale po prostu zawołaj dzisiaj do Niego z tego miejsca, gdzie jesteś. Dlatego, Kościele umiłowany, chcę Was zachęcić,
zaprosić, aby z taką naprawdę modlitwą i skupieniem wysłuchać Słowa Bożego, którym dzisiaj podzieli się Karol. Karol, zapraszam. Chodź, cześć przyjacielu. Witam cię. Cześć. I pozwólcie, że pomodlimy się wspólnie razem, dołączcie do tej modlitwy, żeby święty, wszechmogący Bóg użył tego słowa. Ojcze, dziękując ci za Karola, za jego miłość, pasję. Proszę, abyś go pobłogosławił, aby w mocy Twego Ducha Świętego głosił, Panie, aby ci, którzy będą teraz to oglądać, zostali ubłogosławieni tym słowem, a Ty odbierz sobie z tego chwałę. Ojcze, powierzam Ci ten czas i oddaję Ci Karola w Twoje ręce. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Każdy z nas szuka szczęścia w życiu, ale nie każdy to szczęście znajduje. Jak ktoś kiedyś zapytał Henryka Forda, który był najbogatszą osobą na ziemi w tamtym czasie, czy jesteś szczęśliwy i czego potrzebujesz do szczęścia? On powiedział, a do szczęścia potrzebuję jeszcze troszkę więcej. Mimo tego, że miał więcej niż ktokolwiek inny na ziemi, on do szczęścia potrzebował jeszcze troszkę więcej. Ja chciałbym, abyśmy dzisiaj podyskutowali o takim kłamstwie w pogoni za próżnym szczęściem, który charakteryzuje się tym, że wierzymy, że w życiu będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy dotrzemy do tego następnego etapu w naszym życiu. Dzisiaj jestem tutaj, w liceum, ale jeśli tylko dostanę się na studia i będę miała chłopaka albo będę miał dziewczynę, wtedy będę szczęśliwy. Jesteś tam i wtedy mówisz, o, jeżeli tylko skończę studia i znajdę tą pracę, którą zawsze chciałem mieć i będę miał swoją rodzinę, wtedy będę szczęśliwy. Potem jesteś tam i mówisz, o, jeśli tylko będę miał ten lepszy dom i lepszy samochód, wtedy wreszcie będę szczęśliwy. A potem mówisz, o, jeśli moje dzieci wreszcie wyrosną na dobrych ludzi, będę szczęśliwy. Ale tak naprawdę za każdym razem, kiedy mówisz, ja nie mogę być tu i teraz, tylko muszę być tam i wtedy. Kiedy dostaniesz się do Twojego tam i wtedy, Twoje tam i wtedy staje się kolejne tu i teraz. I tak naprawdę nigdy nie dochodzimy do momentu, kiedy jesteśmy prawdziwie szczęśliwi. Kochani, Biblia mówi nam o pewnej postawie, którą nazywa świeckość, ten świat. To jest postawa serca, która charakteryzuje się tym, że wszystko, co jest ważne, wszystko, co jest prawdziwe, jest tu i teraz. I dlatego, jeżeli chcemy znaleźć szczęście w życiu, to ta postawa mówi, że muszę znaleźć to szczęście w tych rzeczach, które są tu, teraz, które mogę zobaczyć, które mogę dotknąć. Moim szczęściem jest to, aby mieć rodzinę, moje szczęście jest to, moje szczęście mogę znaleźć w tym, kiedy będę miał dobrą pracę. Szukamy szczęścia w tym, co jest tu i teraz. Ale dlaczego tak jest, że kiedy dojdziemy do tych rzeczy, kiedy otrzymamy te rzeczy, które wierzyliśmy, że dadzą nam szczęście, dlaczego one nigdy nie dają nam w pełni tego, co najpierw obiecały? Porozmawiaj z kimś, kto znalazł tą idealną pracę. Porozmawiaj z tą osobą w pierwszym tygodniu, kiedy zaczął tą pracę, a porozmawiaj z nim 5 lat później. Porozmawiaj z kimś, kto właśnie kupił ten samochód, wymarzony samochód życia, a porozmawiaj z tą samą osobą 5 lat później, kiedy już jeździ tym samochodem przez 5 lat. Dlaczego tak jest, że nigdy nie potrafimy znaleźć szczęścia w tych rzeczach, które wcześniej obiecywały nam to szczęście? Święty Augustyn powiedział kiedyś, jeśli nic w tym życiu nie daje nam pełni satysfakcji, jeśli nic w tym świecie nie daje nam w pełni satysfakcji, to może dlatego, ponieważ jesteśmy stworzeni do innego świata. I kochani, właśnie dokładnie o tym mówi apostoł Paweł. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, werset 3 i 4, pozwólcie, że przeczytam. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszystkich duchowych dobrodziejstwach nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci i nienaganni. Apostoł Paweł mówi nam o pewnym szczęściu, który mamy w Bogu. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to jest pewne szczęście, które nie możesz znaleźć nigdzie indziej, ale tylko w Bogu. I to szczęście polega na zrozumieniu i doświadczeniu na poziomie twojego serca tych błogosławieństw, które masz w Bogu.
tych błogosławieństw, które masz w Bogu. Kochani, cały ten list do Efezjan jest pełen, cały pierwszy rozdział jest pełen tych wspaniałych błogosławieństw i wymaga głębokiej interpretacji. Ja chciałbym się skupić tylko na jednym, na wersecie 4. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci i nienaganni. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni. Kochani, abyśmy mieli radość w Bogu, abyśmy mieli dobrą relację z Nim, pełną radości, Bóg wymaga od nas świętości. Oczywiście żaden z nas nie jest w stanie znaleźć tej świętości sam w sobie. Każdy z nas jest grzesznikiem. Natomiast Panu Bogu tak bardzo zależy na tym, abyśmy mieli relację z Nim, abyśmy doświadczyli Jego miłości, że jest napisane, że On sam uczynił nas świętymi. Pan Bóg sam uczynił nas świętymi. Chciałbym jeszcze wrócić do jeszcze innego fragmentu. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, w wersecie 21 mówi takie słowa. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Boga. Kiedy apostoł Paweł mówi o sprawiedliwości, kiedy apostoł Paweł mówi o naszej świętości, Paweł nie mówi o świętości, która wywodzi się z nas, ale mówi o świętości, która została nam dana. Która została nam dana z zewnątrz. Która nie została znaleziona w nas. I Paweł mówi, że ta świętość polega na tym, że kiedy Jezus poszedł na krzyż, On wziął nasze grzechy, a w zamian dał nam swoją sprawiedliwość. To znaczy, że kiedy Bóg patrzy dzisiaj na ciebie, to On widzi doskonałe, idealne, wspaniałe życie Jezusa Chrystusa. Każdy dzień, doskonały dzień Chrystusa jest przydany tobie. Kiedy Pan Bóg na ciebie patrzy, to On widzi wspaniałą osobę. On widzi swojego własnego Syna. Dlaczego to jest ważne? Pozwól, że zailustruję. Żyjemy teraz w czasach selfie. Tak? Nikt już nie robi normalnych zdjęć, że stoimy razem i ktoś przychodzi i cyka nam zdjęcie. Każdy bierze telefon i cyka w selfie. No i niby jest takie proste, ale czasami ile to czasu zajmuje? No bo muszę tak stanąć, muszę się upewnić, że światło jest dobre. Jak już mam światło, to muszę się upewnić, że w ogóle, że wszystko za mną jest okej. No i potem cykam 1000 zdjęć. Potem muszę wybrać jedno z tego 1000. Żadne mi się nie podoba, to robię drugie 1000 z drugiego profilu. I dalej szukam jednego, znalazłem pierwsze, no i potem szukam filtrów. No i szukam tych filtrów i nie mogę znaleźć żadnego, który mi się podoba. Dzwonię do Instagrama, mówię, dajcie mi lepsze, nic nie ma. Dobra, wybieram już w końcu jedne. I teraz kolejny krok, już ostatni. Muszę się podpisać pod zdjęciem. Więc stoję tam już od godziny. Nie mam pojęcia, co mam powiedzieć mądrego. Bateria mi się kończy, zostało mi 2%. Jak zaczynałem proces, to było 98. Mówię, od początku zaczynać nie będę. Więc piszę hashtag pełnia życia, hashtag jedz awokado, hashtag Wrocław. Dlaczego my po prostu nie możemy wysłać normalnego zdjęcia? Dlatego, ponieważ chcemy, aby inni ludzie ocenili nas w jak najlepszym świetle. Aby wygłosili swoje zaakceptowanie, swoją aprobatę względem naszego życia poprzez w tym przypadku kliknięcie, dodanie, polubienie. A wiesz, co to tak naprawdę się nazywa? To nazywa się usprawiedliwienie. A tego tak naprawdę szukamy. Chcemy, aby ktoś inny powiedział o naszym życiu, że jesteśmy godni. Chcemy, aby ktoś inny powiedział o naszym życiu, że jesteśmy zaakceptowani. Kochani, dlaczego tak ciężko pracujesz? Dlaczego tak ważne jest dla ciebie to, aby inni ludzie widzieli twoje postępy w życiu? Dlaczego tak ważny jest dla ciebie status? Czy aby na pewno potrzebujesz tych rzeczy, czy też raczej potrzebujesz usprawiedliwienia, które te rzeczy przynoszą? Każdy z nas
potrzebuje, aby ktoś z zewnątrz powiedział o nas: zgadzam się z Tobą, akceptuję Ci, akceptuję Cię. Jesteś piękny, jesteś piękna. Jest taki film o Rocky Balboa. Podstawowa bajka z dzieciństwa. Jest tam taka scena, już Rocky tak w ogóle był bokserem i on walczył o Mistrzostwo Świata. I ten dzień przed tą najważniejszą walką, jest taka scena, kiedy on leży w łóżku z swoją żoną i żona go pyta: czy ty jesteś pewny, że chcesz walczyć? Dlaczego to robisz? A on bez zastanowienia odpowiada: ja muszę to zrobić. Nawet jeśli przegram, ja muszę sobie udowodnić i wszystkim innym, że ja nie jestem tylko kolejną łajzą z osiedla. A Rocky nie był jedynym. Każdy z nas, my budzimy się rano, aby udowodnić sobie samym i całemu światu, że my nie jesteśmy tylko kolejnymi łajzami z osiedla, ale że jesteśmy szczególni i szukamy akceptacji, szukamy tego wszędzie dookoła. I Bóg nam mówi, że w Jezusie już jesteśmy usprawiedliwieni. Że kiedy Bóg patrzy na nas, to On widzi swojego Syna. I albo będziesz szukał tego usprawiedliwienia wszędzie indziej, będziesz tylko chodził z jednego miejsca do drugiego i będziesz ciągle w gonitwie, aż się wykończysz. Albo zaakceptujesz usprawiedliwienie od Boga. Kiedy Bóg widzi Ciebie, On widzi swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus jest tak wspaniały, tak cudowny, tak piękny, że aniołowie wielbią Go przez całą wieczność, 24 godziny na dobę. On nie potrzebuje filtra. Nie ma filtra, który mógłby pokazać takie piękno, jakim On jest. I kiedy Bóg patrzy na Ciebie, On widzi w Tobie piękno Jezusa. I kiedy zrozumiesz to, kiedy zaakceptujesz to, wtedy nie będziesz musiał szukać tej akceptacji wszędzie indziej. Wyobraź sobie o takim idealny dzień w Twoim życiu duchowy. Nie wiem, wstałeś rano, miałeś godzinę przy Słowie i Pan Bóg przemawiał do Ciebie jak do Mojżesza. Potem modliłeś się przez 3 godziny, niesamowity sposób. Robiłeś jakieś cuda, uzdrawiałeś ludzi, pomogłeś 1000 ludziom w Afryce, pomogłeś dzieciom, które głodowały. Miałeś taki idealny duchowy dzień. Kiedy Bóg patrzy na Ciebie, to On właśnie widzi Cię tak, tylko jeszcze lepiej. Ponieważ każdy dzień z życia Jezusa jest dany Tobie. Kiedy On patrzy na Ciebie, On widzi swojego Syna. I kiedy Ty zaakceptujesz Jego akceptację, Jego usprawiedliwienie, wtedy nie będziesz żyć po to, aby znaleźć usprawiedliwienie w swoim koncie bankowym, w swoim mężu, w swojej żonie, w swoich dzieciach. Nie będziesz żył po to, aby udowadniać coś innym ludziom. Nie będziesz żył po to, aby szukać akceptacji u innych ludzi. Nie będziesz żył po to, aby twoje rodzice wreszcie cię zaakceptowali. Będziesz miał akceptację od Boga, która uwolni cię do życia w akceptacji. I tak naprawdę nie ma innego sposobu. Musisz albo usłyszeć to od Boga, albo będziesz biegał, żeby usłyszeć to od kogoś innego. Ponieważ głęboko w nas, każdy z nas ma taką potrzebę. I ta potrzeba akceptacji jest czymś, co musi przyjść z zewnątrz. Jej nigdy nie znajdziesz w środku. Kochani, dzisiejsza psychologia mówi nam, że jeżeli chcesz znaleźć szczęście w swoim życiu, to musisz zobaczyć tak głęboko w swoje serce. Musisz zobaczyć, co tam jest. I musisz odnaleźć siebie przez poszukiwanie swoich pragnień. I wtedy musisz polubić to, co widzisz. Kochani, totalna bzdura. Poznałem ludzi, których życie zostało zniszczone przez coś takiego. Wiesz dlaczego? Bo kiedy tak naprawdę popatrzysz w głąb swojego serca, wiesz, co będziesz widział? Zobaczysz depresję, ciemność i kolejnego łajdaka z osiedla. Ponieważ Biblia mówi nam, że każdy z nas jest grzesznikiem. My potrzebujemy kogoś, aby przyszedł do naszego życia i zabrał tą pustkę i tą depresję i wypełnił ją usprawiedliwieniem i akceptacją. Mój dobry przyjaciel Sam
z Adelaidy. Sam jest z pochodzenia Azjatą. Jego rodzice wyemigrowali do Australii, kiedy był małym dzieckiem. I w rodzinach azjatyckich niesamowicie ważne jest takie przyniesienie honoru dla całej rodziny. I rodzice Sama chcieli, aby on był lekarzem, ale Sam wybrał, aby być pastorem. I rodzice Sama nigdy nie zaakceptowali jego decyzji. Sam zawsze czuł od swojego ojca, że on tak naprawdę nigdy nie jest akceptowany, że rodzice są są na niego źli, że nie akceptują jego decyzji. Są po prostu rozczarowani jego postawą. Pewnego dnia Sam został zaproszony przez takiego świetnego wykładowcę, teologa, Dona Carsona. Jeżeli interesują Cię komentarze biblijne, to te jedne z najlepszych są właśnie jego. I ten Don Carson poprosił go, aby wygłosił kazanie na jednej z dużych konferencji w Stanach. On pojechał tam, był troszeczkę oczywiście zestresowany. Konferencja do 1000 pastorów, a przed nim siedzi sam Don Carson. Wygłosił to kazanie i po samym kazaniu przyszedł do niego Don Carson i mówi: Sam, dziękuję za Twoje słowo. Dałeś mi dużo do myślenia. Naprawdę dobre. Wrócił z powrotem do Adelaide i 2 tygodnie później po raz pierwszy jego rodzice przyszli do jego kościoła na nabożeństwo. Wiedział, że przyjdą, więc przygotował najlepsze kazanie, jakie mógł. I wygłosił po prostu mistrzowskie kazanie. I tego oczekiwał, żeby zobaczyć swojego ojca. Zaraz po nabożeństwie wszyscy pojechali do domu i Sam potem nam opowiadał. Siedział przy stole i tylko czekał, żeby wreszcie usłyszeć coś dobrego od swojego ojca. I tak mija pierwsze 15 minut, pół godziny, godzina. I Sam wreszcie mówi: tato, co myślisz o moim kazaniu? A jego tata tak trochę niewzruszony mówi: no trochę mi się przysnęło. Wszyscy się śmiali, wszyscy płakali ze śmiechu, ale sam śmiał się najbardziej. Sam radował się, śmiał się i to był śmiech radości, ponieważ sam zrozumiał coś w tym właśnie momencie. 2 tygodnie wcześniej ktoś, kto zna się na rzeczy, wielki teolog, powiedział mu, że jest świetnym kaznodzieją. Mówi: jeśli Don Carson powiedział mi, że jestem świetnym kaznodzieją, to ja nie muszę słyszeć tego od mojego taty, który tak naprawdę nie zna się na rzeczy. Ale sam zrozumiał coś jeszcze. Że Pan Bóg jest większy od jakiegokolwiek innego autorytetu. Że Pan Bóg jest większy od Dona Carsona. I jeśli Pan Bóg mówi ci, że jesteś wspaniały, że On cię kocha, to ty nie potrzebujesz akceptacji, która będzie przeważała to, jak się czujesz dzisiaj. Ponieważ ty będziesz radować się Jego akceptacją, twoim największym autorytetem. Kochani, który głos w Twoim życiu mówi najgłośniej? Musisz ściszyć te głosy Twoich rodziców, te głośniki Twoich rodziców, Twojego małżonka, Twoich dzieci, Twojego sąsiada i musisz podgłośnić ten głośnik Boga, który mówi do Ciebie: ja Cię akceptuję, ja Cię kocham. Dopiero kiedy pozwolisz, aby Jego głos mówił najgłośniej w Twoim życiu, to nie będziesz szukał szczęścia i akceptacji w kolejnych rzeczach w Twoim życiu. A to uwolni Cię do tego, aby radować się w szczęściu, Twoją relacją z Bogiem i Twoim życiem. Kochani, ten głos od Boga, Pan Bóg nie zaczął ogłaszać tego, że jesteś wspaniały wczoraj, nawet nie rok temu. Jest napisane, że On przed założeniem świata wybrał nas, abyśmy byli święci i nienaganni. To znaczy, że Pan Bóg jeszcze przed założeniem świata myślał o Tobie. Jeśli On planował to, abyś Ty był święty, to znaczy, że On myślał o Tobie. Jeśli myślisz o czymś na okrągło, to znaczy, że to jest dla Ciebie ważne. Jeśli pastor Klekot przychodzi do mnie i mówi mi: myślałem o czymś od tygodnia, to wiem, że to jest ważne. Znam gościa od 2 tygodni, więc musi być ważne. Albo dla mnie bardzo złe, albo dla mnie bardzo dobre, ale coś niesamowicie ważnego. Pan Bóg myśli o Tobie od wieczności.
Zanim Wrocław powstał, zanim powstała Europa, zanim kula ziemska została otworzona, zanim układ słoneczny został stworzony, Pan Bóg już myślał o tobie. Jaką ważną osobą jesteś dla Boga? A to nie wszystko. Jeśli Pan Bóg myślał o tobie od tak dawna, to Pan Bóg również zdawał sobie sprawę z tej ceny, którą On musi zapłacić za naszą akceptację i za Jego miłość względem nas. Ponieważ Bóg wiedział, że kiedy nas stworzy, to my odwrócimy się od Niego i będziemy starali się znaleźć swoje szczęście w innych rzeczach. I On wiedział, że aby przyprowadzić nas z powrotem do siebie, abyśmy mogli znaleźć radość w Nim, On będzie musiał oddać to, co ma najwspanialsze, to, co ma najpiękniejsze, swojego własnego Syna Jezusa Chrystusa. Pan Bóg miał dużo czasu do namysłu. Pan Bóg miał dużo czasu, aby zmienić zdanie. Ale On tego zdania nie zmienił. I kiedy Bóg myślał o tobie i kochał cię, kiedy Jego własny Syn umierał na krzyżu, czy ty myślisz, że On przestanie dzisiaj? Ty myślisz, że jest jakiś grzech w twoim życiu, który Go zaskoczy? Który sprawi, że On zmieni zdanie o tobie? Nie, on tego zdania nigdy nie zmieni. On zawsze będzie cię kochał. On zawsze będzie cię akceptował. Wszystkie inne rzeczy w życiu, na którym będziesz starał się zbudować swoje szczęście. Twój dom, twoja rodzina, pieniądze, znajomi, cokolwiek to jest. Akceptacja od rodziców, dobrze zachowujące się dzieci. Cokolwiek to jest, wszystkie inne rzeczy będą wymagały pewnej ceny od ciebie, abyś czuł się zaakceptowany. I cokolwiek dasz, nigdy nie będzie wystarczająco. Te rzeczy zawsze będą chciały więcej. Zawsze będziesz musiał męczyć się i walczyć o tą akceptację. Tylko Bóg jest w stanie dać ci to za darmo. Dlatego, ponieważ On już zapłacił tą cenę. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, Jezus powiedział, wykonało się. To znaczy, cena za twoją akceptację została zapłacona. Bóg czeka dzisiaj na ciebie, abyś to przyjął. Pozwólcie, że zakończę tą historią. Jest taki pastor, Andrew Evans, bardzo znany w Adelaide, który był i pastorem największego kościoła w Australii przez jakiś czas, ale również politykiem, który założył chrześcijańską partię po raz pierwszy w Australii. I Andrew Evans, on mówi, że on kocha Pana Boga i on zawsze czytał Jego Słowo, ale były dni, kiedy zapominał. Natomiast mówi, jego żona, która była niesamowicie duchową kobietą, ona nigdy w swoim życiu, odkąd on pamięta, nie opuściła ani jednego dnia w Bożym Słowie. I pewnego dnia jego żona zachorowała i musiała iść do szpitala. I kiedy była w szpitalu, miała się bardzo źle i nie mogła czytać Bożego Słowa, nie mogła się modlić. I kiedy poczuła się już lepiej, pierwszą rzecz, którą zrobiła, to chwyciła za Boże Słowo. No i czytała i się modliła. I w trakcie tej modlitwy Pan Bóg do niej przemówił. Powiedział, tęskniłem za tobą. Bóg, który stworzył wszechświat, Bóg, który może mieć wszystko, tęskni za takimi małymi istotami jak ty i ja. Bóg, który mógł nas zniszczyć, bo na to zasługujemy, On akceptuje nas i widzi nas tak, jak widzi swojego Syna Jezusa Chrystusa. Powiedz, czy nie chcesz takiej akceptacji? Czy ta akceptacja nie jest lepsza niż jakakolwiek inna? Zostańmy w modlitwie, kochani. Zostańmy w uwielbieniu. Dobry Boże, chcemy dziękować Ci, Panie. Dziękować Ci za Twoją miłość. Za Twoją miłość, która popchnęła Cię na krzyż, dzięki której dzisiaj mamy dostęp do Ciebie, Panie. Boże, nie ma poza Tobą dobra na tym świecie, Panie. Jesteś Królem, Panie. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że każdego dnia dbasz o nas. Za tą wariacką miłość, która popchnęła Cię na krzyż. Po to, żeby nas zdobyć. Po to, żeby moje serce zdobyć, Panie.
chwalę Ciebie, Panie. Jesteś moją mocą, potężnym Bogiem, Panie. Kochanym przyjacielem. Wywyższamy Ciebie, Panie. Uwielbiamy Cię, błogosławimy Ciebie. Ojcze, Jezu, Duchu Święty. Mój Pan mocą moją jest. Mój Pan mocą moją jest. Pieśnią i zbawieniem On Bogiem mym. Mocą moją jest, pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym. Mój Pan, mocą moją jest, pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym. Mój Pan, mocą moją jest, pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym. Dla Ciebie otwieram serce me. 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 Mój Pan, mocą moją jest, pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym. Wywyższamy Ciebie. Mój Pan, mocą moją jest, pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym. Chwała Tobie. Mój Pan, mocą moją jest, pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym. Mój Pan, mocą moją jest, pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym. Dla Ciebie otwieram serce me. Dla Ciebie otwieram serce me. Dla Ciebie otwieram serce me. Dla Ciebie tam, gdzie nie wiadomo,
znajdę grunt dla wiary mej i będę wzywać imię Twe i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się mej duszy, pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz Ty, tam pójdę ja. Wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię, Jezu Król. Mój strach utonie w Twojej łasce, bo ręka Twa prowadzi mnie. Zawiodłeś, wiem teraz też, nie zawiedziesz mnie. I będę wzywać imię Twe, Jezus, i ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się mej duszy, pokój w Tobie jest, gdzie pójdziesz. Cię, błogosławimy Ciebie, Boże. Jesteś wszystkim dla nas, Panie. Prowadź nas, Boże, prowadź mnie. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie prowadzisz. Weź mnie głębiej niż puść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twojej obecności. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie prowadzisz. Weź mnie głębiej niż puść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twojej obecności. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie prowadzisz. A weź mnie głębiej niż puść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twojej obecności. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, błogosławimy Ciebie, dobry Królu, święty Boże, niech Tobie będzie cześć. O, Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdzie
gdziekolwiek mnie prowadzisz. Weź mnie głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twojej obecności i będę wzywać imię Twe, Jezus. I ponad fale patrzeć chcę, gdy burzą się mej duszy, pokój w Tobie jest, Jezus. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Niech będzie zawsze. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Niech będzie zawsze. Będzie zawsze, Jezu, Tobie cześć. Jak On jest dobry. Ten czas tej kwarantanny można przeżyć na różne sposoby, ale to jest naprawdę doskonały czas do tego, żeby znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli budować relacje z osobą, nie z religią. On jest żywy. Żyje we mnie, żyje w Tobie, żyje w każdym człowieku, który oddał Mu swoje życie. Jeżeli nigdy tego nie zrobiłeś, zachęcam Cię. Jest fascynująca przygoda. Ja zrobiłem to 20 parę lat temu. I dzisiaj, im jestem starszy, tym bardziej się z tego cieszę. Dzisiaj im więcej trudnych rzeczy doświadczyłem w życiu, tym bardziej to doceniam. Chcę podzielić się tym, że chodzi o relację z żywą osobą, z Bogiem, który mówi do Ciebie i Go słyszysz, z Bogiem, który dotyka Cię swoją obecnością i to czujesz, z Bogiem, który dzisiaj uzdrawia chorych, dzisiaj wskrzesza umarłych, dzisiaj zrywa kajdany. On taki jest. Dzisiaj dużo ludzi żyje w strachu, a On zabiera strach. Jezus powiedział, że przyszedł po to, żeby zniszczyć dzieła diabła w moim i w Twoim życiu. W Nim nie ma lęku. Lęk jest w świecie. Jak to fajnie ktoś ostatnio powiedział, to nie nasze się wali. Dzięki Ci, Panie, za to, że zabierasz cały strach. Ty skradłeś nasze serca. Nie potrzebuję więcej nic, tylko Ciebie. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Bo Ty skradłeś moje serce,
nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś, zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie, Jezu. Skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie. Skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej, tylko Ciebie. Błogosławimy Was w imię Pana Boga. Amen. Wszystkiego dobrego. Tomku, dziękuję. Bogu przede wszystkim niech będą dzięki za Was, za to słowo, za każdą osobę, która siedzi po drugiej stronie. I tak jak słuchaliście, życzę Wam z tego serca, aby rzeczywiście znaleźć tą swoją akceptację w Nim i tylko w Nim. I to jest najpiękniejsze, co może tak naprawdę człowieka spotkać. Także jeszcze raz wdzięczę za ten czas. Chcę Was teraz zaprosić na za chwilkę dzieci, więc jeśli dzieci nie ma wokoło Was, to zawołajcie, bo zaraz kapitan Nadzieja. Ale zanim, to chcę Was zaprosić na
takie szczególne pozdrowienie i podziękowania z Ugandy. Rozmawiałem z Honoratą i nagrała kilka pięknych słów, które chciałbym, abyście wysłuchali. Zapraszam. Witajcie kochani ze społeczności chrześcijańskiej we Wrocławiu. Z tej strony Honorata Wąsowska. Z rodziną pozdrawiamy Was z Ugandy. Zostaliśmy dłużej, bo granice Ugandy zostały zamknięte tuż przed naszym wylotem z powrotem do Polski, ale bardzo się cieszymy i widzimy, jak Pan Bóg wszystko wyprowadza ku dobremu, dlatego że nasz dłuższy pobyt okazuje się być bardzo potrzebny w sytuacji, która jest w Ugandzie, dlatego że z powodu pandemii prezydent ograniczył różnego rodzaju aktywności gospodarcze i bardzo wiele ludzi straciło pracę, źródła dochodów. Od marca szacuje się, że około 80% ludzi, którzy pracowali, stracili pracę i źródła dochodów, czyli to jest co najmniej 7 milionów ludzi. Często tutaj Ugandyjczycy przeżywają za dzienną stawkę dochodu czy wynagrodzenia. W związku z tym teraz jest im naprawdę bardzo ciężko i dowiadujemy się o rodzinach, które nie mają co jeść i których największą troską również teraz jest, czy będą mieli pieniądze na zapłacenie za szkołę swoich dzieci, kiedy skończy się kwarantanna. Dlatego tym bardziej dziękujemy Wam, że nie byliście obojętni na los tych potrzebujących w Ugandzie, tych ubogich, i przesłaliście swoje pieniądze, i to dużo. Bardzo Wam za to dziękujemy, za Wasz hojny dar dla potrzebujących w Ugandzie. Przeznaczymy te pieniądze na żywność, przeznaczymy je na opłaty szkolne dzieci z tych ubogich rodzin. Błogosławimy Was i z całego serca pozdrawiamy. Do zobaczenia w Polsce. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, ale przede wszystkim ja chciałbym Wam podziękować, Kościele Umiłowany, za Waszą hojność, za to, że pamiętacie, za to, że serca Wasze są otwarte. Tak jak mówiliśmy ostatnio, u nas wcale nie jest łatwo. W porównaniu oczywiście z tym, co się dzieje w Ugandzie, w ogóle nie można tego porównać, ale zawsze tak było na całym świecie, gdziekolwiek, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, gdziekolwiek wierzący ludzie, święci robili zbiórkę na innych. To jest niesamowite. Ja wierzę w tą Bożą zasadę siania. Ona jest w każdym aspekcie naszego życia, nie tylko finansowym, czyli kto obficie sieje, obficie zbiera, kto skąpo sieje, skąpo zbiera. I to dotyczy zarówno finansów, więc przede wszystkim Bogu chcę podziękować. Niech ten zasiew, który zrobiliśmy w Ugandę, niech naprawdę Boga uwielbi i pobłogosławi tych kochanych, biednych ludzi, którym tak naprawdę jesteśmy w stanie pomóc kawałkiem naszego serca tym, co zrobiliśmy. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I proszę, pamiętajcie o tej kolekcie online i dopóki się nie spotykamy, teraz znowu jest plansza, więc widzicie, bardzo łatwo to zrobić, wystarczy wejść na stronę, wszystko tam jest, więc z góry dziękuję za to, że jesteście, pamiętacie i jeżeli chcecie nas pobłogosławić, będzie nam bardzo, bardzo miło. A teraz zapraszam wszystkie dzieciaki i Was, rodziców, na kolejne krótkie spotkanie z kapitanem Nadzieją. Kapitanie, zapraszam. Cześć dzieciaki, tak sobie tu siedzę i nagrywam dla Was te filmy, ale tak naprawdę to nie mogę się już doczekać, kiedy zobaczymy się i porozmawiamy na żywo. Taka pogawędka to super sprawa, tak dobrze można się wtedy poznać i świetnie spędzić razem czas. Najlepsze jest to, że z Bogiem również można porozmawiać. To właśnie podczas takiego spotkania możemy poznać, jaki On tak naprawdę jest. Wtedy już znamy Go nie tylko z opowieści innych ludzi, ale mamy z Nim osobistą relację. Posłuchajcie proszę, co do powiedzenia w tym temacie ma mój dzisiejszy gość. Cześć! Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć kilka słów o modlitwie. Pewnie wszyscy wiecie, że modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Żeby móc kogoś nazwać swoim przyjacielem, trzeba mieć z Nim kontakt, znać Go, troszczyć się o Niego. Tak samo jest z Bogiem. On chce być naszym najlepszym przyjacielem. Bóg chce z nami rozmawiać tak często, jak się tylko da, aby bliżej i bardziej się poznawać. On chce mieć z nami relacje. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że Bogu zawsze możemy powiedzieć o wszystkim i nie musimy tego robić według jakichś konkretnych wzorów. Najważniejsze jest to, co mamy w sercu. Czasami jednak trudno jest nam się modlić. Być może macie w swoim życiu takie dni, kiedy nawet nie wiecie, co moglibyście powiedzieć Bogu. Dlatego dzisiaj mam dla Was rozwiązanie na taki czas. Pokażę Wam sposób na modlitwę,
według zasady ręki. A oto i zasada ręki. Jak wiesz, nasza dłoń posiada 5 palców. Każdy z tych palców będzie podpowiadał inny temat do modlitwy. Zacznijmy od kciuka. Kciuk jest palcem, który znajduje się najbliżej serca. Dlatego w modlitwie niech przypomina o osobach, które kochamy i są dla nas bardzo ważne. Módlmy się zatem o nasze rodziny i przyjaciół. Palec wskazujący, jak sama nazwa głosi, zawsze na coś wskazuje. Niech podpowiada, aby modlić się za nauczycieli i trenerów, którzy przez swoją pracę pokazują nam, jak się uczyć, ćwiczyć i doskonalić w naszym życiu. Środkowy palec jest najdłuższy. Jego pozycja w dłoni przypomina o ludziach postawionych nad nami jako przywódcy. Módlmy się za pastorów i liderów w kościele, za szefów w firmie rodziców oraz za ludzi, którzy rządzą naszym krajem. Palec serdeczny jest najsłabszym palcem w całej dłoni. Dlatego niech przypomina o modlitwie za wszystkich chorych, słabych i tych, którzy są w potrzebie. Ostatni palec jest najmniejszy, dlatego w pokorze módlmy się o siebie i o nasze potrzeby. Zobaczcie, tylko 5 palców, a o ile rzeczy możemy się modlić, prosić i dziękować Panu Bogu. Zachęcam Was, abyście chcieli rozmawiać z Nim każdego dnia ze szczerego serca. Kochani, modlitwa jest niesamowicie ważna w życiu każdej osoby, która kocha Boga. Musicie wiedzieć, że również Biblia bardzo wiele mówi na ten temat. Ja sam dzięki niej wiele zyskałem. Przede wszystkim dobrze poznałem Pana Jezusa. Nawiązałem z Nim przyjacielską relację i teraz pogłębiam ją każdego dnia. Zachęcam Was, módlcie się do Boga codziennie. Niech będą to szczere słowa z Waszego serca. A jeśli nie macie pomysłu, o czym moglibyście z Nim porozmawiać, niech pomoże Wam zasada ręki. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Kapitanie, dziękujemy za kolejną lekcję, kolejne inspiracje, a Wam, kochani rodzice, przypominam, że na naszym kanale macie kolejne bajki, macie kolejne rozważania, również to króciutkie będzie, więc można do tego wracać. Bardzo Was zachęcam, żeby potem gdzieś dzieciom w tygodniu jeszcze, żeby sobie mogły oglądać, niech się karmią dobrymi rzeczami. Bardzo Was zachęcam. Pamiętajcie również, o czym zawsze przypominam, kiedy jesteśmy tutaj w naszej społeczności, aby się po prostu modlić o własne dzieci, aby je błogosławić. A jeśli pamiętacie ostatnie kazanie, czy Roniego, czy, no, dzisiejsze Karola, czy to, co Tomek mówił, jak ważne są słowa, jak ważne jest to wypowiadanie dobrych słów też do swoich dzieci. Mówiliśmy dzisiaj o tej akceptacji, ale nasze dzieci bardzo potrzebują mieć mądrych rodziców i dlatego życzę Wam z całego serca i sam popełniłem wiele błędów jako tato i myślę o tym, że dzisiaj bym wiele rzeczy zrobił inaczej. Ważne jest bardzo modlić się każdego dnia, błogosławić swoje dzieci. Pamiętajcie o tym, tego Wam życzę. Także jeszcze raz chcę podziękować za ten piękny, cudny czas, który mieliśmy razem. Cieszę się, że troszkę te restrykcje topnieją, więc ja mam naprawdę nadzieję, że w końcu będziemy mogli się spotkać tutaj w tej sali i znowu być razem. Czekam z utęsknieniem na tą chwilę, więc śledźcie nas uważnie na fejsie, na Instagramie, na tych wszystkich rzeczach, na stronie, gdzie jesteśmy. Będziemy Was informować, kiedy się spotkamy i jak to zrobimy, bo też wszyscy się nie pomieścimy. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze pięknej niedzieli chcę Wam życzyć. Dobrego tygodnia i chcę Wam przeczytać te piękne słowa jako błogosławieństwo, jako myśl, żeby została z Wami. Czytam tak, a pokój Boży, Boży szalom, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech święty wszechmogący, nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus, niech Was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełniali wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Kościele umiłowany, bardzo Was pozdrawiam, gdziekolwiek jesteście. Miejcie się, trzymajcie się Pana naszego Jezusa Chrystusa i jeśli Bóg pozwoli, dożyjemy. W środę się widzimy i potem w niedzielę. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.